Co to za magia? Co to za czary? Co to za sytuacja, w której animacja z Ukrainy z nie za dużym budżetem, która w dodatku ma być patriotyczna, która w dodatku ma projekty postaci, które przypominają nam najgorsze animacje z 2018 i 2019 roku. Jakimś cudem nie jest taka zła! Jakimś cudem! Nie ma 30 żartach o penisach, nie ma 20 żartów politycznych, nie ma żadnego żartu o małych karłach albo wielkich, nie wiem, no, jackach kurskich. Jak? Jak do tego doszło, że Mawka, strażniczka lasu, jest niezła? Może nie super, może nie genialna, może trochę kopiuje, ale zważywszy na to, że jest to niskobudżetowa produkcja z Ukrainy, która właściwie nie miała szans i była z góry skazana na zjedzenie i dotarcie na może nawet szczyt listy najgorszych animacji roku, ona mówi do mnie: niet, idź na uj, i w tym momencie ja wiem, okej, obroniła się, ja teraz wam wytłumaczę, jak do tego doszło. Nie jestem demonem, jestem Mawka, dusza tego lasu. Wow. Okej. Uspokójmy się, postarajmy się rozgryźć tę zagadkę. Jak wspomniałem w intrze, był ten element patriotyczny. Tak, to jest animacja, która troszeczkę jest sprzedawana, przynajmniej na Ukrainie na pewno, a ona już miała swoją drogą premierę na wielu rynkach zagranicznych, nawet chyba w Stanach Zjednoczonych. Więc jest to animacja sprzedawana właśnie jako opiewająca kulturę i historię Ukrainy. I od razu myślisz sobie: o Jezus Maria, to są najgorsze tego typu animacje. Pamiętacie, jak opowiadaliśmy o Magellanie, który był żenujący i nienawidził Portugalczyków? No wiecie, więc tutaj także mogło iść w tę stronę. I ten element patriotyczny to jest opowiadanie o mitach ukraińskich, o naturze na Ukrainie, o troszeczkę mitach, które są słowiańskie. Dla fanów słowiańskości, którzy szukają słowiańskości Wiedźminy. To jest temat. Nagle mamy Leszego. Kojarzycie Leszego? Tak, tego demona, duszka leśnego. Tak, tutaj jest. Tutaj mamy mnóstwo nimf wodnych, nimf ogólnie leśnych. Mamy nawiązania i zwierzątka, i duchy, i potworki, które będą się kojarzyć z folklorem, który także jest nasz, w słowiańskim ogólnie. I tak, no okej, ktoś tutaj sięgnął do opowieści jakichś, które są właśnie, powiedziałbym, nasze, bo mogę tak powiedzieć, i wrzucił je do filmu animowanego. Więc ten element patriotyczny nie śmierdzi ci tak na kilometr: o Jezus Maria, tak, o to jest Putin, a to nie jest Putin, bla, bla, bla. To już mieliśmy, gdy gadaliśmy o powrocie do Liliputów i tak dalej, o Gulliverze. Tam mieliśmy Putina, tutaj na szczęście tego Putina nie ma i dzięki Bogu. Za to fabuła bierze dwa filmy Disneya i bardzo mocno się nimi inspiruje, ale nie w ten najgorszy możliwy sposób. Bierze Pocahontas, gdzie mamy oczywiście kobietę, która, wiecie, słucha głosów lasu i tak dalej, no i przyjeżdża jakiś typek, który jest z miasta, wiecie, to jest troszkę, ona jest ze wsi, on jest z miasta, on ma grzybek i oni jakoś, jakimś cudem się zakochują, oraz bierze elementy fabuły z Pięknej Bestii, a dokładniej Gastona i tego, jak Gaston wykorzystuje wieśniaków albo mieszczuchów, żeby szczuć na to, co nie zna tego, na te rzeczy, które są magiczne i tak dalej. Więc wykorzystuje te dwa mity, te dwa filmy, łączy je w jedno. W jaki sposób? Mawka, którą poznajemy, jest właśnie duchem, duszą, jest duszą lasu, która żyje w lesie, w takim specjalnym, magicznym lesie, który został odgrodzony od ludzi po tym, jak jakiś zły człowiek zaatakował Leszego i Leszy zatrzymał. Potem to było stare wydarzenie, kiedyś on zatrzymał, za wielgachnym głazem schował ten las i tam nikt się nie zapuszcza. I ona tam żyje, ona jest taką troszeczkę matką naturą, jest kochającą dziewczyną bardzo niewinną, nawet nie wiemy, czy dziewczyną, szczerze powiedziawszy, inna sprawa, jest niewinna, ale pamiętajcie, jest tutaj przy budowaniu postaci można bardzo łatwo wpaść w kilka tropów bardzo złych animacji, prawda? Na przykład będzie naiwna, ale głupia przeraźliwie, będzie naiwna, ale fajtłapowata. A tutaj ona jest dosyć prawie idealna, ale jest robiona z rozmysłem. Dostajemy sceny, które nie marnują nam czasu na durne żarty, tylko na jej związek z naturą. I swoją drogą ta natura Może i projekty postaci nie są najlepsze. Może i projekty postaci, te oczy są troszeczkę creepy, ale skoro wiemy, że nie jesteśmy najlepsi w rysowaniu i animowaniu ludzi, to skupmy się na animowaniu natury. I natura tu jest piękna. To jest dla mnie... Jestem w szoku, że zadbano o te wzgórza, o te stepy troszeczkę, o te zwierzątka, które nie wyglądają źle. Okej, gdy woda ochlapie je, no to nie jest najlepiej z tym, żeby ciuchy były przemoczone. Momentami troszeczkę próbują. Tak, to jest rzecz, która może irytować, ale znowu, z drugiej strony dostaniemy bardzo ładne żubry, dostaniemy ładnego pieska całkiem nieźle animowanego, dostaniemy mnóstwo dziwacznych stworów z lasu. To w ogóle, opatrzcie teraz, te projekty potworów, duchów, demonów, dobrych duszków z lasu, to jest coś, co jest idealnym przykładem. Nie mamy pieniędzy. Nie stać nas na mega, hiper dobrą animację Disneya, ale wciąż stać nas na pomysłowy design potworka. Nie musi to być potworek, oczywiście, postaci. Dostajemy drzewo, które jest jakoś tak zaplątane. Dostajemy korzonek, tutaj tego nie widać, korzonek, który jest pieskiem i potrafi jednocześnie gryźć. Dostajemy pieniek drzewa, który chodzi. Dostajemy postacie z jednym wielkim okiem. Dostajemy coś, co jest połączeniem liści, drzewa, lasu i czegoś tam jeszcze. I te potworki, stworki są tak cudownie pomysłowe. I w tym momencie widzisz tych takich ludzi, którzy patrzą, jakby ci chcieli duszę zjeść i mówisz, okej, wybaczam wam, bo zauważam pomysłowość przy tak zwanym world buildingu. Gdyby to nie było słowiańskie, gdybym powiedział, że to jest oglądam, no nie wiem, jakąkolwiek afrykańską, południowoamerykańską, jakąkolwiek animację, to doceniałbym, że te potworki są, gdy w momencie, gdy są nienaturalne, to wyglądają ciekawie. Mieliśmy Ainbo, też chyba strażniczka lasu, ja jestem przekonany, też jedną z najgorszych animacji jakiś czas temu i tam problem był taki, że właśnie gdy robiliśmy ją jako naiwną, to po pierwsze postacie wokół były dziwne i niespecjalnie pomysłowe, a po drugie ona jako nasza bohaterka była zbyt głupia. Była zdecydowanie zbyt głupia i zbyt niekompetentna, żebyśmy mogli ją kupić. To jest ten jeden problem, bo często próbujemy zrobić przy okazji, no mamy tą naszą niewinną, to musimy jej dodać element slapstickowy. Ona się będzie potykać i tak dalej. A tutaj nasza Mavka nie jest taka. Nasza Mavka potrafi uleczyć zwierzątko, potrafi obudzić naturę i my marnujemy w cudzysłowie czas, żeby pokazać, jak ona po tej naturze się rusza, jak kwiatki rosną i tak dalej. I mnóstwo jest naprawdę niezłej zabawy kolorami i takimi efektami, które pomagają ci naprawdę nieźle wczuć się w ten świat. Co ty wyprawiasz? Nie możesz marnować na mnie oszczędności. Stary jestem. To co niby mam zrobić? Ale to jest pierwsza fabuła. Druga fabuła jest oczywiście taka, że mamy naszych wiochmenów. Wśród wiochmenów jest Łukasz i Łukasz kocha muzykę. I oczywiście te dwa światy się w jakiś sposób łączą. Dlaczego się łączą? Ponieważ pojawia się córka osoby, która zginęła w tym pierwszym pożarze lasu i tej pierwszej walki Leszego z ludźmi, która chce uruchomić na nowo tartak, więc wysyła ludzi tam do tego lasu, a nikt tam nie chce iść, tylko Łukasz idzie, bo oczywiście on musi dbać o swojego wujka. I tam oni się spotykają, a Łukasz okazuje się, że nie jest takim dupowatym człowiekiem, jak wszyscy dupowaci ludzie, którzy oczywiście są egoistami, którzy się boją duchów i tak dalej, i tak dalej. I następuje między nimi romantyczna więź. I znowu, Łukasz mógłby być totalnym fajtłapą. Trochę jest, ale nie za bardzo. Mógłby być rzucającym bardzo głupimi żartami. Na szczęście prawie żadnego złego żartu nie ma. Jest idealistą, który chce grać muzykę i kocha swoją rodzinę. I tyle. Znowu, charakterologicznie jest troszeczkę Johnem Smithem, ale nie przesadzajmy. Bliżej mu, szczerze powiedziawszy, do Belle z Pięknej Bestii, ponieważ właśnie jest takim idealistą. Skoro jest idealistą właśnie, który jest zapatrzony w muzykę, w świecie, gdzie muzyka nie jest specjalnie aż tak wartościowa. I tutaj warto zwrócić uwagę, że animacja poza jedną piosenką, która jest grana przez, i tam chyba śpiewa Roksy Węgiel, okej, ta piosenka jest trochę z dupy, ale jest nie najgorsza, to używamy tutaj, próbujemy oddać właśnie folklorowe elementy muzyczne, więc faktycznie muzyka znowu jest grana jakby ktoś zadbał o to, żeby wziąć, no nie wiem, w Polsce to byłoby zespół Mazowsze, ale tutaj mamy zespoły i dźwięki i instrumenty, które będą się kojarzyć właśnie z folklorową i z historią Ukrainy. Da się? Da się. Zajebisty pomysł, nie kosztuje dużo pieniędzy, animacyjnie nam nie przeszkadza, że te postacie ruszają ustami, a muzyka nie zgrywa się z tym, albo dotyka jakiegoś instrumenta i to niespecjalnie się zgrywa, bo znowu, posłuchamy całkiem niezłej muzyki, a już powiedziałem, Postacie ludzkie wiemy, że animowane będą źle, bo niestety nie stać nas na dobrą animację ludzi. Do tej pory jednak tylko komplementowałem, a trzeba zwrócić uwagę na minusy. Minusy są oczywiście takie, że te kopie z Pięknej Bestii, z Pocahontas są momentami troszeczkę zbyt nachalne i czujesz to, okej, tak, to jest ten jeden chwyt, ona teraz wykona tą rozmowę, ta rozmowa sprawi, że coś się stanie, ty zaraz wiesz, że skoro nasza Mawka polubiła Łukasza, to trzeba będzie kogoś z zewnątrz, kto będzie przekonywał albo Łukasza, albo Mawkę, że ojeju, nie powinniście być ze sobą, bo jedno i drugie jest złe w jakiś sposób, albo jedno i drugie cię okłamało. Mamy ten element liar reveal, ale wykorzystany troszeczkę naokoło. Więc to są rzeczy, które fabularnie będziesz mówił, tak, to jest dosyć topornie zrobione. Znam te chwyty, krok po kroku, dokładnie wiem, do czego one prowadzą. I to jest rzecz, która narracyjnie nie tyle rozsypuje nam film, co trochę sprawia, że jest łopatologiczny, że za długo nam te rzeczy opowiada, także dlatego, że robi ten taki objazd, żeby nam dać piosenkę podczas zwiedzania pięknej natury w lasach ukraińskich, albo drugie obejście, żeby nasi bohaterowie jeszcze mogli lepiej się troszeczkę poznać. I okej, i to będzie cię moim zdaniem nie do końca wyrzucać, bo podczas tego poznawania świata nie będziesz zmęczony głupimi żartami, ale jeżeli nie spodoba ci się ten wizualny design, no to powiesz, okej, męczące. Tyle, że moim zdaniem ten design w miarę ci się spodoba, bo w momencie, w którym nawet sama natura jest niewystarczająca, to dodajemy mnóstwo fajnych wizualnych elementów i wizualnych efektów, które robią wrażenie, naprawdę, jak na tanią animację. To pomysły dotyczące chociażby przemiany naszych bohaterów są ciekawe. Jest tutaj przemiana Mawki, widzicie teraz tą grafikę. Mówię, wow, to jest bardzo ciekawie inteligentne zagranie kolorem i kolory są niezwykle ważne. Niebieski, który jest kolorem, który towarzyszy Mawce przez cały czas, ale on się pojawia tylko w niektórych momentach. Zabawa zieleniami i podkręcanie zieleni jako efektu w oczach, w odbiciu oczu i tak dalej. To jest coś, co nie kosztuje cię dużo pieniędzy, bo to nie jest element animacji ruchu, tylko element tego, co widzimy. Nie stać nas na lepsze, powiedzmy, tekstury i na to, żeby doskonale łapać coś, gdy robimy nasz ruch, ale stać nas na to, żeby postać, która stała i na przykład rozmawiała z drugą osobą, żeby można było na twarzy jej dużo rzeczy pozmieniać, jeżeli chodzi właśnie o efekty takie, coś w stylu tatuaży, coś w stylu jakichś, nie wiem, jakichś run, które pojawiają się na skórze. I to nagle mówisz, okej, to zastępuje nam troszeczkę ten element realizmu z Toy Story 4. Nie stać nas na realizm Toy Story 4, stać nas na to, żeby dać coś ładnego. I to jest super lekcja dla studiów animacyjnych w całym świecie. Jeżeli wiecie, gdzie możecie mieć siłę swoją, wykorzystajcie to do bólu, ponieważ jeżeli nie stać was na najlepsze ruchy, tutaj niemieckie studia animacyjne i ostatnie 10 lat właściwie się kłania, no to wykorzystajcie to i pójdźcie w tę stronę. Dzięki temu ja jako widz nie będę musiał nieustannie samego się przekonać, dobra, to nie jest jakaś animacja w grze jako cinematic z przed 10 czy 20 lat, a tak muszę to często robić. Śmiejesz się i śmiejesz, aż nagle... Warto jeszcze wspomnieć o tym, że oczywiście, właściwie od pierwszego momentu będziemy wiedzieć, kto jest tutaj złoczyńcą, będziemy doskonale rozumieć, dlaczego jest złoczyńcą, domyślimy się też, kim ona jest i to będzie wyjaśnione na końcu, ale to jest ważna, bardzo ciekawy chwyt zrobiony na końcu, ponieważ jest taki, ten film się kończy, oczywiście są pewne rozwiązania, nie będę wam zdradzał, ale nie jest to super negatywne zakończenie, bo wiadomo, to nie ma być taki film i w pewnym momencie myślisz sobie, okej, ale zapomnieli rozwiązać pewnego problemu. I uwaga, co ciekawe, w złych animacjach bardzo często ten problem jest rozwiązany albo po macoszemu, albo, musimy tutaj wykorzystać przemoc w jakiś sposób. A tutaj Mawka obchodzi ten temat i pokazuje coś, co robią dobrze filmy Disneya często, że zwycięstwo złoczyńcy to bardzo często można skwitować tym pięknym powiedzonkiem be careful what you wish for, prawda? Obawiaj się swoich własnych życzeń, bo mogą ci przynieść więcej złego. I ty nagle, to jest inteligentne rozwiązanie. Brawa dla ciebie, Mawka, po raz kolejny. Znowu, to nie jest coś, czego ja nie widziałem wcześniej. Jak najbardziej, widziałem. Ale sam fakt kompilowania cech innych, lepszych filmów i połączenia tego, film, który będzie kompetentny, będzie ładnie korzystał z folkloru ukraińskiego, będzie ładnie korzystał z kolorów, ze wzgórz, z ujęć. Jestem przekonany, że tam było dużo takiego researchu dotyczącego, jakie elementy Ukrainy chcemy pokazać, a jednocześnie nie będzie nachalny, po pierwsze, w takim Ukraina jest zajebista, nie czujesz tego, bo równie dobrze mogę powiedzieć, to są stepy środkowoafrykańskie i ty powiesz, okej, bo pojawia się tam słowo Ukraina raz czy dwa, bo nawet nie jestem przekonany, czy się pojawia. Jeżeli raz, to dwa, no nie zapamiętasz tego kompletnie. Więc nie czujesz nachalnego wpychania ci do gardła, tak, muszę jechać na Ukrainę i, nie wiem, zwiedzać od rana do wieczora. Jednocześnie nie czujesz, że przy braku pieniędzy postacie, które będą tak zwanymi comic reliefami, dostają za dużo czasu. Oczywiście, są dwie postacie comic reliefu, koto, żaba oraz ziomeczek, który jest drewno liściem. I momentami tyć za dużo ich jest, ale nigdy nie przekraczają granicy, że mam ochotę strzelić je w mordę. To jest to, że niestety tutaj Disney już tak bardzo wychował animatorów nas i wschodu i zachodu, że zawsze ten sidekick tak zwany jest rzucany, prawda? Moana miała nawet dwa, więc tutaj mamy dokładnie to samo. Ona właściwie ma tego właśnie koto żabę oraz tego liścio coś tam i to są postacie, które wokół niej krążą. Ale co ciekawe jest to, że prawie zawsze, gdy dzieje się coś złego, albo gdy pojawia się coś, tu kłamiemy i musimy to potem reveal zrobić, no to nie jest ten reveal robiony w ten aż tak bardzo żenujący sposób, a gdy trzeba, to po prostu postać powie, przepraszam, skłamałem, albo przepraszam, coś innego chciałem. To jest fajne, że nie próbujemy za szybko rozwiązywać pewnych problemów, albo udawać, że widzowie są kretynami. To jest istotne. Widzowie nie są tu traktowani jak kretyni i to jest kolejny element, który sprawia, że Mavka, gdyby miała dużo większy budżet, mogłaby być moim zdaniem przepiękną animacją. Gdyby wyrzucić odrobinkę żartów, to ja nie miałbym problemu z odrobinkę wtórną fabułą, nie miałbym problemu z patriotycznym przesłaniem, bo wyglądałoby to wszystko przepięknie, genialnie i jest znacznie bardziej poważne, dzięki czemu ty nie czujesz tego irytującego i powtarzalnego schematu tych złych animacji, prawda? Wiecie, ja tyle razy, za każdym razem prawie jak jest zła animacja, to ja mówię, no i nagle mamy suchary z animacji. Tutaj nie mamy sucharów z animacji, bo tutaj animacja rozumie. Ja jestem opowieścią, trochę bardziej akcji, trochę bardziej legendą i moja powaga sprawia, że ty jako widz jesteś traktowany lepiej. Da się? Najwyraźniej się da. I tak właśnie Mavka, strażniczka lasu, albo pieśń lasu, bodajże chyba tak jest po angielsku, Forest Song, jak dobrze pamiętam, co byłoby lepszym tytułem moim zdaniem, staje się filmem, który ja wam polecam. Polecam także dlatego, ponieważ, wiecie, jest tak dużo gadania, Disney, Disney, DreamWorks i tak dalej, a gdy przychodzi co do czego, to tego typu film może być uroczy i ciekawy i nie czujesz, że dzieciaki, które potrzebowałeś 2 godziny z nimi spędzić w kinie, będą otępiałe, będą gorsze. A tak naprawdę nawet lekcje, które tutaj mamy, są przeurocze. Co prawda są dla dzieciaka 5-7, ale wciąż są przeurocze. Naiwne? W 100%, ale mi to kompletnie nie przeszkadza. Tyle zatem z mojej strony. Ja wiem, przepraszam was najmocniej, że nie ma najgorszej animacji, ale jak nie ma na co narzekać, to ja nie będę narzekał tylko dla samego narzekania. W szoku jestem, w szoku w cholerę jestem, ale cieszę się, w cholerę się cieszę, ponieważ te takie małe niespodzianki, które czasem ktoś mi mówi, po cholerę ty chodzisz na te złe animacje. Dla takich momentów, gdzie ja mogę się pocieszyć i powiedzieć, kurna, nie trzeba miliardowych dolarów, żeby zrobić coś fajnego. I mówię to jako osoba, która niedawno zjechała inną ukraińską animację, Przygody Gullivera i nienawidziłem tej animacji. A tutaj mogę powiedzieć, mega cieplutko do ciebie podchodzę z całym serduchem i cieszę się z każdego widza, który pójdzie na ten film. Tyle zatem z mojej strony, wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału i widzimy się następnym razem oczywiście tutaj, czyli na Brodach z Kosmosu. Na razie.